Ważny jest dziadek przede wszystkim, bo dziadek pracował w Krakowie, ale urodzony był koło Sambora, w Laszkach Murowanych. I jego praca w Krakowie to była już chwilą, gdy był zaawansowanym cukiernikiem, mającym nieznane mi bliżej miejsca w Polsce, ale pracował już u Michalika w Zielonym Walniku. Czyli to było niejako już miejsce odpowiedzialne bardzo. I ja mam jeden z obrazów, który tu wisi, właśnie z Zielonego Walnika, podobny do tych, które tam są, które dziadek w jakiś sposób przywiózł do Lwowa. I mam świadectwo Michalika z tych, co tu leżą, i jeszcze inne, którym on daje swoje świadectwo dziadkowi po. I na samym początku on skończył pracować gdzieś w latach 90. XIX wieku i założył cukiernię we Lwowie. I tą cukiernię we Lwowie ja mam opisaną w czasopismach, jak powstała, gdzie i tak dalej. Z tym, że on jakby zaraził się tym artystycznym środowiskiem malarskim, zwłaszcza Krakowa, i tym, co się działo w Jawie Michalika, i wskutek tego mam tu rysunek dziadka na tym papierze pakunkowym, wykonany przez Sichulskiego. I obraz Sichulskiego, który dziadek od tych czasów pierwszych ma. Sichulski też projektował wnętrze kawiarni, które było na Akademickiej 22. To się właściwie w pewnym sensie mu nie udało, stworzenie jakiegoś środowiska malarskiego, artystycznego. Ale powstało środowisko uniwersyteckie, ponieważ na ulicy Bochnackiego, obok Akademickiej, były stare budynki Uniwersytetu Jana Kazimierza. I profesorowie zaczęli odwiedzać właśnie jego cukiernię, a raczej cukiernię, kawiarnię. I taką osobą, która mi jeszcze osobiście o tym opowiadała, była pani profesor Karolina Lanskoreńska, której byłem stypendystą w Rzymie i która wspominała miło dziadka i swój pobyt tam. Natomiast matematycy byli innej kawiarni i co jest szeroko opisane i znane. I teraz dziadek miał troje rodzeństwa. Oni jako dzieci tutaj są pokazani na tym obrazie. To jest pośrodku mój ojciec Władysław, Jadwiga i Halina, dwie córki jego siostry, która Halina była znaną fotograficzką przed wojną w Warszawie
I to jest osobna sprawa, jej życie. Natomiast ojciec był posłany przez dziadka do Kaczor-Batowskiego, malarza lwowskiego, który niejako reprezentował na uczelni na terenie Lwowa. Nie było uczelni Akademii Sztuk Pięknych, ale Batowski udzielał lekcji swojej willi na ulicy Zofii. I ojciec tam chodził i uczył się malować. Ja mam różne jego szkice i obrazy z tego czasu. No, ale zaczęła się wojna i ojciec został wcielony do armii austriackiej. I w czasie pierwszej wojny był i na froncie wschodnim z Rosjanami i był na froncie włoskim. Zachorował na tyfus. Cudem się uratował w szpitalu dzięki wyższemu oficerowi, niejakiemu Holzerowi, który go wyciągnął z tego szpitala. I potem w Lwowie walka z Ukraińcami o miasto w 18 roku i ojciec przejmuje firmę. Dziadek jak gdyby ogranicza się do kawiarni i do swoich recept perfekcyjnych pod względem doboru materiałów, mianowicie nie stosuje żadnych sztucznych olejków, tylko oryginalne materiały, zarówno sprowadzane, jak i krajowe. I ojciec, zarażony też jakby tym artystycznym założeniem, zakłada drugi sklep na ulicy Akademickiej, pod 10. I ten sklep jest tutaj na wielu zdjęciach. Jest on urządzony w stylu Art Deco. Dzieje się to koło roku 30. I projektantką tego sklepu jest pani Petry Przybylska, która była znaną graficzką i znamy jej plakaty z Targów Wschodnich i ilustracje wielu książek. Była to taka lwowska stryjeńska. Można ją określić, że były to dosyć podobne w sensie swojej wyrazu artystycznego. I pani Petry Przybylska wraz z architektem Piotrowskim niejakim zaprojektowała cały ten sklep, który był bardzo popularny, ponieważ ojciec urządzał z okazji różnych okazji wystawy, które łączyły się z jakąś akcją w Lwowie, na przykład z Targami Wschodnimi. I były to niejako naśladownictwo w materiałach cukierniczych, głównie w marcepanach i czekoladzie, różne przedmioty codzienne, warzywa i tym podobne. I te wystawy cieszyły się wielkim powodzeniem, dlatego też we wszystkich wspomnieniach, które mamy o Lwowie, ludzie, którzy w latach 30. byli dziećmi, wspominają
jak to trzeba było iść na akademicką i oglądać te wystawy. Także pod tym względem wnętrze było popularne. Jeżeli mam o tym wnętrzu kończyć, to utrzymane zostało możliwie w pełnym wyglądzie, ponieważ przejęła go cukiernia ukraińska Kijowa Switocz. I ona funkcjonowała do lat 2000, chyba piątego. I zaczęła się walka, ponieważ znajomi Ukraińcy zajmujący się sztuką poinformowali mnie o tym, że istnieje zagrożenie. I ja z wieloma osobami rozmawiałem, żeby ratować to wnętrze w stylu Art Deco. I to się częściowo udało. Ja na zdjęciach pokażę, został zachowany szklany strop, pilastry, ściuki, stuku lustra, krata na zewnątrz. Wiele elementów zostało, a usunięto lady, które były mosiężne z krystalicznym szkłem, ponieważ no, zrobiono tam restaurację. I to jest niejako sprawa dociągnięta, sprawa cukierni przynajmniej dociągnięta do prawie czasów współczesnych, bo ja zajmuję się konserwacją niektórych zabytków w Lwowie i na przykład w ubiegłym roku byłem w pewnym sensie służbowo, ponieważ jestem pracownikiem Akademii Sztuk Pięknych Wydziału Konserwacji i nasi studenci zajęli się pracą w kościele jezuickim położonym przy Wałach Hetmańskich, który został przejęty przez zakon bazylianów i jest to bardzo ciekawe w sensie malarskim, ponieważ uczeń Andrea Pozzo Eckstein, Franciszek Eckstein, jest autorem dekoracji malarskiej. Jest to ostatnie jego dzieło w XVIII wieku wykonane, ponieważ w Lwowie zmarł na cholerę. I kończył jego syn Sebastian Eckstein. To malowidło jest w bardzo złym stanie, ponieważ kościół służył jako biblioteczny magazyn i dzięki temu z jednej strony ocalał, bo nic z nim nie robiono, z drugiej strony stan malowideł i w ogóle wystroju wnętrza no, jest nie najlepszy i nie wiadomo, jak tam się uda ta sprawa. Przedwojenne moje wspomnienia ograniczały się do wizyt w sklepie, gdzie na zapleczu pracował ojciec, a cała fabryka mieściła się na ulicy Zimowicza. I ta fabryka liczyła około 60 osób. Ja mam tu zdjęcia wnętrza tej fabryki, które reklamowo ojciec przedstawił.
i były tam sprowadzone ze Szwajcarii maszyny do robienia czekolad i różne nowoczesne urządzenia. I do wszystkiego tego całego wielkiego interesu składającego się z kawiarni, z dziadkiem, sklepu z ojcem i warszawskiej filii na Nowym Świecie, którym zajmowała się moja mama. Moja mama co tydzień leciała do Warszawy, ponieważ ciastka, codziennie jako świeże ciastka, czy silnikowym Fokkerem lotu, ze Skniłowo leciały na Okęcie do Warszawy i były dostarczane do sklepu, w którym gustowało wielu warszawiaków. Więc rodzina była bardzo zajęta. Mój ojciec rzadko się ze mną widywał, tylko w niedzielę i święta. A tak przychodził już wtedy, kiedy mnie kładziono spać. Ponieważ tak firma wymagała wielkiego wysiłku. I cały wysiłek tej biurokracji, jaka była wtedy potrzebna, składał się z jednego buchaltera i jednej sekretarki. I to zupełnie wystarczyło, ażeby opanować pakowalnię, fabrykę, sklepy, kawiarnie. I pamiętam właśnie te odwiedziny w cukierni, w której byłem oczywiście mile podejmowany przez różne osoby, które chciały się właścicielowi przypodobać. Między innymi korzystałem z tego i jadłem bombki rumowe. Były to bombki, w których było troszeczkę rumu i w domu mi nie wolno było tego jeść. Ale panie w sklepie, wiedząc o moich gustach, częstowałem nim. Więc to są takie moje wspomnienia ściśle związane z firmą. I jeżeli coś mogę jeszcze pamiętać, to samochody, którymi ojciec się lubował. Miał w latach 20. już samochód marki OM. To jest fabryka włoska, która jeszcze niedawno produkowała ciężarówki. Ale wówczas on posiadał na drewnianych szprychach kabrioleta, którego mam zdjęcia. Później zamienił go na Studebakera amerykańskiego, też w formie kabrioleta. A samochód, w którym ja się wychowałem i mam w nim zdjęcia, to był włoski Fiat, 7-osobowy, z wieloma miejscami wyłożony miękko i sentymentalnie zawsze szukam takich samochodów, które są w Turynie, w Muzeum Fiata. W Lwowie pamiętam przede wszystkim niesłychanie duży ruch na Akademickiej, gdzie wysadzano mnie z samochodu, żeby zwiedzać cukiernię.
i zawsze jakoś tą akademicką chodziłem. To była pewnego rodzaju korso lwowskie. Ludzi niezwykle wybitnych, zarówno profesorów uniwersytetu, jak i rzemieślników lwowskich. Każdego można było tam spotkać. I pamiętam ten radosny taki marsz przez tą ulicę, który potwierdza się w wielu zdjęciach, gdzie mama czy ojciec są przypadkowo uchwyceni przez fotografów ulicznych, których było mnóstwo i nie pytając się robili zdjęcia. I wykraczając w przyszłość, moja żona spotkała mnie na Akademii Sztuk Pięknych, gdzie zacząłem studiować już w latach 50. I okazało się, że jest ze Lwowa i nazywa się Wanda Macedońska, a wraz z nią rozpoczął studia Adam Macedoński, który jest panu dobrze znany. Więc u nich też spotykam te zdjęcia z ulic Lwowa, gdzie ich ojciec, policjant, prowadzi ich przez Wałę Hetmańskie, czy też akademicką. I to jakoś tak mi zapamiętałem jako ten przedwojenny, radosny ruch na tych ulicach. I to wszystko urwało się 1 września 1939 roku, gdzie nagle całe moje to dziecięce życie, mając 10 lat, właściwie zakończyło się w sposób bezwzględny i tragiczny.